stycznia do marca bawimy się w Szklarskiej Porębie w stylu retro. To świetna przygoda i świetna zabawa. Dzisiaj mamy retro pod Szklarnicą. Impreza, podczas której możecie Państwo spróbować jeździć na nartach. Na nartach sprzed kilkudziesięciu lat możecie Państwo spróbować zupy izerskiej z prawdziwego przepisu sprzed II wojny światowej. Możecie Państwo zrobić zdjęcie aparatem Horseman 4x5 cala. Bawić się w stylu retro do dźwięków Katarynki. A przede wszystkim możecie Państwo podziwiać niezwykłe zawody retro, podczas których zawodnicy retro na prawdziwym, oryginalnym sprzęcie będą zjeżdżać podczas slalomu równoległego, będą skakać. To naprawdę wymaga olbrzymich umiejętności. To są drewniane narty, prawdopodobnie przed II wojną światową wyprodukowane. Były kupione na takiej giełdzie specjalnej. Na takim sprzęcie to jeżdżę tylko raz w roku, jak jest właśnie festiwal i slalom retro. Nie, dwa razy, przepraszam, bo jeszcze chodzę na bieg retro na Orle. Ponieważ jestem współorganizatorem, a reprezentuję Stowarzystwo Izerskie, organizatorem biegu izerskiego, od którego się to wszystko zaczęło. I cieszę się, że zapoczątkował i slalom retro, i zjazdy retro, i w tym roku mamy bal retro, kino retro, a więc retro górą. Ja wolontariat tutaj jestem na kiermaszu. Dużo jest młodych i one tak bardzo chcą właśnie do tego retro wrócić. I nie wiem, czy im się ta moda podoba, czy może osobowość tych ludzi z retro. Coś ich musi ciągnąć, a nas do nich ciągnie. Takie pokoleniowe chyba jakieś przyciąganie wzajemne.